Niby głos z szatni Widzewa, a tak nie do końca z tej szatni nadajemy do Was Serce Łodzi. Antoni Figlewicz, kłaniam się Wam nisko z naszego super hiper radiowo-telewizyjnego studia. Głos z szatni Widzewa dlaczego? Dlatego, że będziemy się oczywiście zdalnie łączyć z naszymi zawodnikami będącymi w Turcji w dzisiejszym programie. Marek Hanusek, Radosław Gołębiowski, tych dwóch zawodników będziemy przepytywali o ich odczucia związane z zagranicznym zgrupowaniem drużyny Janusza Niedźwiedzia, ale nie tylko, bo też pojawiło się kilka pytań od internautów dotyczących no czasem nawet kwestii kulinarnych. Myślę, że warto, żebyście byli z nami. Chłopaki też już z nami na łączu są. Witam Was serdecznie, witam Marku, witam Radku. Jak się czujecie? Wszystko dobrze? Tak, wszystko w porządku, zdrowie dopisuje, trenujemy i myślę, że tyle. Tak, Marek też. Witam, jak się... Marek, jesteś zadowolony z tego czasu spędzonego już w Turcji? Zdążyłeś się zaaklimatyzować? I'm sorry, I will speak English because it's a little bit hard to still speak Polish. So yes, I think we have everything for our preparation and do everything on the pitch what we wanted. Tomorrow play first game, so everything goes like we plan and we continue our work to be prepared. Tak jak Marek powiedział przed chwilą, będzie odpowiadał po angielsku, ale jak najbardziej rozumie też moje pytania po polsku. Powiedział, że wszystko w porządku, wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno. No i że ta jego praca też przebiega w odpowiedni sposób. W takim razie przeskoczę do ciebie, Radku, z pytaniem też dotyczącym tych pierwszych dni. Czy jesteś w odpowiedniej dyspozycji, w takiej, jak już byś chciał być na starcie rundy wiosennej, czy może jeszcze trochę brakuje? Nie, no myślę, że na pewno jeszcze jakieś braki są i że do ligi zostały jeszcze 2 tygodnie, to jeszcze mam ten czas, żeby doszlifować szczegóły, ale myślę, że zbliża się już ta forma, którą ja bym oczekiwał i, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w pierwszym meczu. Istotne pytania pojawiły się także od internautów. Prosiliśmy Was, drodzy kibice, żebyście zadawali je czy na Twitterze, czy za pośrednictwem Facebooka. Ja na pierwszy ogień postanowiłem sobie wziąć kilka tematów poruszonych na Facebooku. Tutaj jeszcze nie ma tych kulinarnych, więc też nie musicie się przejmować. Wiele kulinarnych pytań jest do Marka, co pewnie Marka nie dziwi. Marek jest znanym twórcą ciast, jeśli chodzi o drużynę Janusza Niedźwiedzia, ale o ciasta pytań nie ma. Marek, Adrian Groblewski pyta, powiedz, jakie były Twoje odczucia związane z dołączeniem do Widzewa i pierwszym spotkaniem z kibicami czerwono-biało-czerwonych? Co czułeś, dołączając do naszego klubu? First of all, it was one of the main reasons why I came to the Widzew, because I in my former club, it's a new club, it's not a bit many fans like Widzew, so I wanted to try this kind of football, because when the stadium is full, 70,000 people on the stadium, it's completely different football, and I was happy or amazing from the atmosphere on the stadium, and also it was a little bit strange because last season fans cannot be on the stadium, so I had to wait for the next season, for this season, but I have to time for acclimatization, and I think from the new season it's very good from all of us, and we try to achieve our targets. Marek powiedział też w swojej odpowiedzi, że przede wszystkim docenia tę siłę kibiców wypełnionego stadionu 17 tysiącami fanów drużyny z Alei Piłsudskiego, chociaż nie było łatwo odczuć tego wsparcia fanów w momencie, w którym trybuny były puste. Jeszcze trochę brakowało tej atmosfery, natomiast teraz i kiedy ta gra układa się zdecydowanie lepiej drużynie i kiedy są też fani na trybunach, to Marek też już czuje, że ta aklimatyzacja przebiega niezwykle pomyślnie. Radek, dla ciebie też zderzenie z 17-tysięczną publicznością tutaj na Widzewie było czymś niezwykłym? Ciebie też w sumie można zapytać o aklimatyzację, chociaż to nie był aż przeskok z kraju do kraju, natomiast też czujesz, że ten kolejny krok w twojej sportowej karierze został wykonany i już tak
pełnoprawnie poczułeś całą tę atmosferę, całą tę otoczkę czterokrotnego mistrza Polski? Myślę, że tak. No, pierwsze mecze to było coś ciekawego i pierwszy raz miałem okazję grać przy tylu kibicach. I na pewno gdzieś czułem taką lekką presję związaną z tym, ale później z meczu na mecz już przyzwyczaiłem się z tą myślą i wyglądało to coraz lepiej. No i nie, no u mnie nie ma mowy o żadnej aklimatyzacji. Szatnia fajnie mnie przyjęła, ja się też myślę, że fajnie odnalazłem tutaj i robię wszystko, żeby grać teraz na wiosnę w pierwszym składzie. Kibice są też zainteresowani twoją, jak oni przynajmniej uważają, zauważyli taki trend rosnącą formą. Możliwe, że się uśmiechniesz, że skwitujesz to tylko jakąś taką bardzo dyplomatyczną odpowiedzią, natomiast wielu gdzieś podnosi właśnie ten temat dochodzącego do coraz lepszej dyspozycji Radosława Gołębiowskiego. No i stąd też nasuwające się pytanie, tak trochę łączę kilka wątków poruszonych i na Facebooku, i na Twitterze. Czy jak już pojawią się rozgrywki ligowe, jak już wrócimy do rundy jesiennej, to też będziesz w tak samo dobrej dyspozycji? Czy obawiasz się może trochę stresu? Jest w ogóle coś takiego jak stres w głowie Radka Gołębiowskiego na boisku? Nie, nie. Stres skończy się w momencie, gdy już się wychodzi na boisko i zapomina się o wszystkim. Człowiek tylko koncentruje się na tym, co się dzieje i każdą piłkę, każde zagranie chce zrobić jak najlepiej się potrafi. No myślę, że forma na pewno jest okej, ale ja jakoś myślę, że jeszcze jest dużo do poprawy i będę starał się, żeby była jeszcze wyższa na ligę. Wielu wskazywało to spotkanie, jesienne spotkanie z Arką Gdynia, jako ten moment przełomowy, w którym gdzieś straciłeś miejsce w składzie, czy też fakt, że na wiosnę Widzewiacy zagrają właśnie z Arką Gdynia, to jakiś dodatkowy motywator, czy to jest raczej to takie powtarzane jak mantra często podejście, kolejny mecz, każdy mecz, nieważne z kim, trzeba grać, trzeba robić swoje? Nie, no myślę, że ma to znaczenie dla mnie bynajmniej, bo ja też pamiętam dobrze ten mecz i pamiętam, co się wydarzyło i chcę teraz pokazać, że to był przypadek i udowodnić, że potrafię grać w piłkę. Zapytał Mariusz Lisowski, kierując pytanie do was dwóch, ale ja będę ciebie, Marku, o to pytał. Jak układają się relacje z nowymi zawodnikami, którzy dołączyli w tym okienku transferowym do drużyny z Alei Piłsudskiego? Jak się dogadujesz z Christopherem, z Martinem, z Bartkiem Pawłowskim? Czy oni też już są coraz bardziej taką integralną częścią drużyny? I think it wasn't no problem. They have better English than all of us, so with communication there is no problem. For sure they need some time for adapt, for to know how we play, what the coach wants, but every training it's better and better, and I think all of them will help us in the second part of the season. Marek odpowiedział, że to nie jest problem, żeby dogadać się z nowymi zawodnikami, tym bardziej, że i Christopher, i Martin ten język angielski opanowali na bardzo wysokim poziomie, no i przede wszystkim dzięki temu ta komunikacja może przebiegać bezproblemowo, a oczywiście też wyraził w całej swojej wypowiedzi nadzieję, że to będą takie wyraźne wzmocnienia dla drużyny Widzewa i że tak Martin, jak i Christopher, jak i Bartek Pawłowski będą dla drużyny czerwono-biało-czerwonych dużym wsparciem. Panowie, jeszcze jedno pytanie. Tu może Radka zapytam troszkę z racji tego, że różnica wieku między tobą a niektórymi zawodnikami z Akademii nie jest aż tak duża. Internauci też są zainteresowani tym, jak twoim zdaniem, waszym zdaniem, to pytanie kieruję do ciebie, no to bardziej w tym wypadku twoim, sprawują się ci najmłodsi zawodnicy, którzy tak naprawdę od tego okresu przygotowawczego zimowego gdzieś dołączyli do was na treningach. Jak wy oceniacie ten zaciąg z Akademii? No myślę, że ciężko mi tu coś powiedzieć, bo ja nie patrzę też tak na to, jak oni wyglądają w poszczególnych treningach, ale myślę, że dają siebie 100% i z treningu na trening wznoszą się gdzieś na wyższy poziom i to jest fajne. Wiadomo, że ciężko w tym wieku ustabilizować formę, wchodząc dopiero do piłki seniorskiej, ale z treningu na trening dają siebie 100% i na pewno chcą to zrobić. No a my robimy wszystko, żeby im w tym pomóc.
Marek, jedno pytanie od Dekraga na Twitterze zadane, tak myślę, będzie dobrym uzupełnieniem tego, co widzieliśmy w okresie przygotowawczym w tych zimowych sparingach także, bowiem zdarzyło ci się zagrać także na środku obrony i pytanie brzmi, gdzie ty się najlepiej czujesz na boisku i z kim w drużynie Widzewa najlepiej ci się współpracuje? Z Radkiem, okej. Okay. There are many players who knows or feel football combination, and I like play short passes, play combination, and for sure I like to play in środek pomocy, like central midfielder. Like I don't feel that I'm good central defender, but it was okazja or. We didn't have some players or injury players, so it was decision of the coach, and I have no problem with that, with it. But for sure, I feel better in like central midfielder. Marek powiedział, że wielu zawodników rozumie futbol w drużynie Janusza Niedźwiedzia, potrafi w piłkę grać, no i też to nie jest problem, żeby właśnie zagrać ze wszystkimi, a jeśli chodzi o pozycję na boisku, tutaj padło takie ładne określenie, środek pomocy i to jest właśnie to miejsce, w którym Marek się czuje najlepiej, a ta gra na środku obrony, no to była trochę chyba bardziej z konieczności. Marek, z perspektywy tych 2 miesięcy spędzonych w Polsce, czy widzisz jakieś duże różnice w treningu, duże różnice związane z podejściem do futbolu w stosunku do Czech? No i jeśli są takie różnice, to jakie to są różnice? It's a very complicated question, I think, because you can see in many views on this. I speak with many players, teammates, many people, and they want to know the difference between Poland and Czech football. Honestly, I don't understand why Polish football doesn't have so much success like Czech Republic, because in Czech Republic we have every season 2, 3, or 4 teams in European Cups, and here in Poland it's just Legia maybe. So I don't understand why, because the conditions like stadium, fans, also money are on are bigger, but the success is not like in Czech Republic. So I don't know where is the problem, and I'm surprised, because I think you are doing better product than is in Czech Republic, but the successes are not seen, maybe yet. Marek powiedział, zresztą myślę, że zrozumieliście, co dokładnie zauważył. Najpierw stwierdził, że to nie jest takie proste pytanie, że to nie jest też takie oczywiste, no a później stwierdził, że to jest naprawdę bardzo dziwne, że w polskiej lidze, na polskiej ziemi jest wiele klubów, całkiem sporo pieniędzy, ale to te czeskie drużyny odnoszą większe sukcesy i łatwiej jest im przebić się gdzieś do takiego europejskiego futbolu. Też stwierdził, że trochę nie rozumie tej tendencji, no bo jego zdaniem ten potencjał futbolowy w Polsce jest dużo większy. Polska tak czysto na papierze, czysto teoretycznie powinna być krajem, który dużo lepiej radzi sobie w rozgrywkach ogólnokrajowych i gdzieś ten towar eksportowy w postaci polskich klubów powinien być bardziej eksponowany niż klubów czeskich, natomiast no właśnie jest zupełnie inaczej, no i tutaj to tę zagwozdkę Marek już zostawił bez odpowiedzi. Radek, internauci cały czas drążą temat ciebie, pierwszego składu, dobrej dyspozycji. Czy w sytuacji, w której trener Niedźwiedź jest obligowany do tego, by w rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi wystawić jednego młodzieżowca w podstawowej jedenastce, no i ten młodzieżowiec musi być chociaż jeden na boisku, ty czujesz, że twoja dobra dyspozycja pozwala myśleć o tym, że to ty będziesz tym szczęśliwcem z, że tak powiem, wpisem młodzieżowym w paszport, który będzie lądował na boisku, czy jakby jesteś świadom też rywalizacji, no bo jest Bartek, jest Kacper, są młodzi zawodnicy z Akademii. Może też jak zdrowa jest ta rywalizacja, zapytam przy okazji. No ja myślę, że każdy z nas zdaje się 100% i wszyscy chcą grać, bo to my jesteśmy tu po to, żeby pomóc chłopakom na boisku i to chcemy pokazywać.
No a co do tej odpowiedzi, czy pierwszy skład, no to jest decyzja trenera i ja jemu to zostawiam. Ja zrobię wszystko, żeby powiedział na samym końcu, że gram w pierwszym składzie i że wyjdę w pierwszej jedenastce. Przed Wami spotkanie z drużyną z Kijowa, Liwiej Bierych, Kijów. Jutro u nas to będzie godzina 9, u Was dopiero godzina 11. Czy w trakcie tych kilku sesji treningowych, które odbyliście w Turcji, gdzieś były jakieś dodatkowe, bez oczywiście zdradzania szczegółów, wiem, że nie możecie, jakieś dodatkowe pomysły, strategie, które macie zamiar stosować w tym i może też w kolejnych spotkaniach kontrolnych w Turcji, w Alanii? Radek? Myślę, że jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, już gdzieś udoskonalamy te najdrobniejsze szczegóły, ale jeszcze chwilę musimy poczekać, żeby te ostatnie szlify zostawić sobie na koniec zgrupowania, no i ten tydzień przed ligą. Marek Zizu zastanawia się na Twitterze, co to się dzieje, że Marek Hanusek tyle żółtych kartek dostaje. Jest taki lekko zaniepokojony i chciał właśnie zapytać, co powoduje, że Marek Hanusek ma sporo żółtych kartoników na swoim koncie. W trakcie rundy jesiennej też pojawił się kartonik czerwony. Jak ty się zapatrujesz na tę kwestię? First of all, I try to be aggressive because I try to play on the edge. Sometimes I can receive the ball, sometimes not, and it's foul. But also on in my position, it's sometimes because of the situation, and I just have to cut the contra-attack because I feel it's danger for the team and I make foul and get a yellow card. I think it's a normal football rule, and I think it's not so special that player on this position has so many yellow cards. Marek powiedział, że to jest dosyć zwyczajne, że zawodnik o jego zadaniach boiskowych dostaje żółte kartki. Przede wszystkim chce grać agresywnie, zawsze chce odebrać piłkę rywalom, stara się, żeby przecinać podania, przeszkadzać przeciwnikom. No i to też powoduje, że czasem po prostu gra na granicy zasad, na granicy faulu. Czasem też ta granica zostaje przez niego przekroczona, ale uważa, że to jest całkiem zwyczajna kwestia, że defensywny pomocnik ma trochę tych żółtych kartek na swoim koncie, no i z tym się po prostu trzeba pogodzić. Marek, to zapytam cię z kwestii kulinarnych, obiecywałem, że będą. No to są kwestie kulinarne. Pierogi czy knedliki czeskie? Rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Knedliki for sure. Kaczka z knedlikiem. It's my one of favorite meal in Czech Republic. Bardzo But dobra. pierogi I like also, and sometimes I try and we eat with my wife, but knedlik is knedlik. No, ja się wcale nie zdziwiłem tą odpowiedzią Marka. Knedliki zdecydowanie, knedlik z kaczką to cudowna sprawa. No i przede wszystkim z żoną się Marek tymi knedlikami zajada, chociaż do pierogów nic nie ma, też je lubi. Marek, w takim razie jak gdzieś tak właśnie podsłuchiwałem któregoś razu, wydaje mi się, że rozmowę z Bartkiem Gustkiem, który opowiadał o tworzeniu hamburgerów i w międzyczasie też gdzieś tam przeszła taka informacja, że ty umiesz zrobić całkiem niezłe ciasto. Czy to jest prawda, że Marek Hanusek umie piec ciasta? Nie, to nie. It's my wife. Pani She, Barbara. pani Barbara, zdrawiam. She did. It's a typical Czech. We call like buchta, Czech dessert. And I have birthday day and to the locker room for the players, and she likes it. And sometimes she did for them again. So for sure I'm not doing, it's doing my wife. Ja miałem okazję tam być u Marka na obiedzie i próbować ciasta, także to, co Marek mówi, to szczera prawda i pani Barbara świetnie gotuje. Ja również pozdrawiam.
No oczywiście, że zagadka rozwiązana, to pani Barbara jest tą, która te ciasta pyszne tworzy. Warto być piłkarzem Widzewa, słuchajcie. Można zjeść dobre ciasto, można w miłym towarzystwie zjeść obiad w domu czeskiej rodziny. Zamieszkały już od jakiegoś czasu w Łodzi. Ranek, wrócimy trochę do sportu. Ciebie niestety nikt o kulinaria nie pyta, co mnie trochę martwi. Może ja później ciebie zapytam, natomiast chciałbym jeszcze z tego takiego obowiązku przeglądania sobie mediów społecznościowych się wywiązać, bo niektórzy pytają, jak było na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski. To na pewno dla ciebie było jakieś przeżycie. Co wtedy czułeś? Jakie doświadczenia przywiozłeś? No i czy to jakoś nie wpłynęło na przykład na twoją formę w Fortuna pierwszej lidze? No, myślę, że to był duży zaszczyt, bo akurat tak się złożyło, że powołanie dostałem po meczu z Arką Gdynia i to był jeden z najszczęśliwszych, a z drugiej strony jeden z najgorszych moich tygodni, że tak powiem, bo gdzieś tak zawaliłem dwie bramki z Arką, a dzień później dostałem powołanie do reprezentacji Polski. No ale tak, to reprezentacja to był duży zaszczyt i myślę, że chciałbym na pewno tam wrócić i zrobię wszystko, żeby wrócić tam. Marek, wszyscy są zainteresowani właśnie tymi pozasportowymi kwestiami, więc będę cię bombardował takimi rzeczami. Czy jest coś, co podoba ci się bardziej w Polsce niż w Czechach? Nie wiem, czy jest to związane z kwestiami geograficznymi, może językiem, może podejściem do czegoś, może też z kuchnią są takie elementy, które lepsze są w Polsce niż w twojej ojczyźnie. I can speak about koperek, because in Czech Republic we don't eat too much, especially not at all. But here in Poland, I saw that also in almost in every meal is koperek. So first in the beginning, I didn't like, but day by day, it's better and better, and now. When I have meal and there is no koperek, I'm surprised and I'm sad. So maybe it's this one is a little bit, or it's the difference when I remember or I know now. Marek powiedział, że zakochał się w koperku, że to koperek jest tym, co najbardziej go przyciąga do kuchni polskiej, co też jest fantastycznego w Polsce, że już doszło do tego, że on sobie nie wyobraża dania bez koperku. To nawet padło takie stwierdzenie, że kiedy je jakieś danie i w tym daniu nie ma koperku, no to konsternacja, chwila zastanowienia, jak to, gdzie jest koperek, no i robi się naprawdę nieprzyjemnie. Także Marek bardzo ten koperek docenia. Radek, ciebie zapytam o coś, co zasłyszałem od Kuby Dyktyńskiego dzisiaj rano. Podobno gdzieś tam w planach, zależnie oczywiście od pogody, jest przewidziana morska kąpiel dla zawodników Widzewa. Czy to prawda, że będziecie mogli się w falach tureckich popluskać? No to nawet ja jeszcze nie słyszałem. No, ale mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję. A okazję do integracji dla was jako członków drużyny, to też jest coś, co się zdarza trochę częściej, kiedy jesteście na obozie w Alanii. Nie wiem, trochę łatwiej jest się tak czysto po ludzku wam dogadać i po prostu spędzić razem trochę więcej czasu, czy też taki aspekt integracyjny jest trochę wyolbrzymiany w kontekście tego zgrupowania? Nie, no jasne, widzimy się praktycznie cały czas, codziennie, gdzieś śniadanie, obiad, kolacja, jeden trening, drugi trening, niektórzy leżą u fizjoterapeutów, masują się, także na pewno gdzieś spędzamy razem więcej czasu i więcej ze sobą rozmawiamy i myślę, że poznajemy się wtedy bliżej i jeszcze lepiej się dogadujemy, co później owocuje na boisku. Twoja dyspozycja, jeszcze będę chwilę drążył ten temat, też wynika z tego, że trochę lepiej zacząłeś się dogadywać z drużyną, że też poczułeś się trochę lepiej w Widzewie, potrzebowałeś tego krótkiego czasu, żeby się tutaj lepiej zgrać z ekipą Janusza Niedźwiedzia, czy niektórzy tak robią, też nie przypisujmy tych słów mnie, zrzucasz czasem pewne niestabilności formy jeszcze na karby tych pierwszych kroków w futbolu, można powiedzieć na karby młodości, obaj możemy zrzucać na karby młodości niektóre rzeczy. Nie, no myślę, że ciężko tutaj powiedzieć, czy to aklimatyzacja, czy ten wiek młodości. Gdzieś po prostu no,
nie mogłem na początku ustabilizować formy, sam nie wiem dlaczego. Myślę, że teraz jest już to na odpowiedniej drodze do tego, żeby była ona stabilna. No ale tak mówię, do ligi jeszcze troszeczkę zostało, jeszcze jakieś ostatnie szlify i mam nadzieję, że forma jeszcze będzie wyższa niż w tych meczach kontrolnych. A w tym sezonie twój poprzedni klub, czyli Iskra Częstochowa w roli Beniaminka Fortuna pierwszej ligi, no, prezentuje się chyba zdecydowanie powyżej oczekiwań. Dosyć specyficzny styl gry przyjął trener Dziuka. Skra niezwykle rzadko traci bramki, ale jak już traci, no to na przykład 4 z Widzewem. Masz jakiś kontakt z dawnymi kolegami z drużyny, jakiś bliższy? Czasem dzwonią, pytają: Radek, jak to jest w tym Widzewie? Jak ci tam leci? Jest coś takiego? Znaczy, jasne, mam kontakt z paroma osobami, dzwonimy do siebie, ale nie, to raczej jest taka koleżeńska rozmowa. Bardziej co słychać i jak zdrowie, i po prostu rozmawiamy o pewnych rzeczach, które dzieją się w Skrze i które mamy tutaj w Widzewie, i wymieniamy swoje poglądy. Oto Marek, może ciebie też zapytam o coś bardzo podobnego. Twoja piłkarska kariera trwa już trochę dłużej. Głównie to były oczywiście czeskie kluby: Dukla Praga, Wiktoria Pilsno, też początki w Slawii Praga. Czy są z kolei zawodnicy, twoi byli koledzy z drużyny, których kiedyś spotkałeś na swojej futbolowej drodze, a do tej pory na przykład jesteście dobrymi przyjaciółmi, kumplami? Może też ich zapraszasz na pyszne ciasto pani Barbary do domu? For sure that I'm for my career I make new friends in the clubs where I played, and especially in Dukla Praga. I was there 10 years, so I have many friends there and speak with them very often. And I think it's normal that you will find new friends in your new clubs, and I think it's the same here in Widzew. Miałeś okazję w grudniu minionego roku spotkać jeszcze jednego kolegę, też spokojnie drodzy widzowie, przetłumaczę wszystko po zakończeniu tego wątku, bo zapomniałem o tej mojej powinności. Miałeś okazję spotkać jeszcze jednego kolegę z boiska, Mateja Hanuska, który rywalizował z Widzewem w rozgrywkach Pucharu Polski. On w barwach Wisły w Kraków, ty w barwach Widzewa Łódź. Kiedyś graliście razem w Dukli Praga. Czy dochodziło wtedy do jakichś, nie wiem, zabawnych sytuacji związanych z tym, że no w sumie nazywacie się niezwykle podobnie, czy może też przez to jakąś relację nawiązaliście? Yes, I'm in contact with him, but our wives are more friends and they are in touch more often. And I think when we play together, it was hard for commentators because they have to speak not just our surname, but also name to know who is on the ball or do some actions. So not for us, but maybe for commentators was a little bit difficult. W pierwszej części tego wątku Marek stwierdził, że no, trudno jest być piłkarzem, no i przy okazji nie znaleźć sobie choćby kolegów w drużynie, w której się gra w piłkę. Także tak, jest kilku takich zawodników, których spotkał na swojej zawodowej ścieżce i przy okazji z nimi się zaprzyjaźnił. To jest jego zdaniem normalne, naturalne, tak się po prostu musi dziać. No a jeśli chodzi o Mateja Hanuska, no to Marek potwierdził, że tak, że nawiązali pewną relację, ale oni nie są tak blisko jak ich żony. To ich żony się dogadują znacznie lepiej. No to już wiemy, kto tam się dzieli przepisami. Możliwe, że w Wiśle Kraków też coś z tymi przepisami się działo. Oczywiście cały czas przypominamy, że możecie wspierać Widzew TV. Wcześniej Patryk Stępiński tutaj z prawego dolnego rogu, nie, nawet lewego dolnego rogu, zerkał, czy subskrybujecie nasz kanał. Teraz Paweł Zieliński się cieszy, że możecie pomóc Widzew TV. Też bym się cieszył, jakby tak było. Ze mną niezmiennie oczywiście i Radek Gołębiowski, i Marek Hanusek. Radek, ważna rzecz dotycząca takiego zagranicznego zgrupowania. Czy to jest jakieś większe przeżycie, takie treningi w Turcji, treningi daleko od domu, treningi na takim zgrupowaniu obozie, niż jakieś codzienne wyjazdy na łodziankę i po prostu ćwiczenie i tyle? Czy po prostu podchodzicie do tego jak do dnia w pracy i nie ma co rozkładać tego tematu na czynniki pierwsze? Dla mnie to na pewno jest pierwszy taki obóz, gdzie wyjechałem za granicę i trenuję tutaj 2 razy dziennie, ale nie, myślę, że to jest
normalna praca nasza i bardziej przyjemność, bym powiedział jeszcze, bo no, dla nas to jest przyjemność granie w piłkę, tym bardziej tutaj, gdzie mogliśmy w końcu wejść na naturalne boisko i ta piłka jeszcze bardziej cieszy niż u nas na Łodziance na Sztucznej. Jeszcze jedno pytanie zadali ci internauci i mnie to w sumie też zainteresowało. Skąd Brudka i Wąsik? Jakiś pomysł na dodatkową nową modę? Śmiejesz się, więc może i tak. Czy to kwestia, nie wiem, gapiostwa, zapomnienia maszynki z domu? Nie, nie. Na razie nie gole zostawiam. Nie ma żadnej tutaj ani żadnego motywu, ani żadnego planu, że tak powiem. Marek, a gdyby tobie ktoś zaproponował, nie wiem, zapuszczenie takiej krzaczastej brody gdzieś dotąd, zgodziłbyś się, czy nie ma szans? Nie ma się. Jasna deklaracja i bardzo dobrze, że nie muszę tego nawet tłumaczyć. Te kwestie wyglądowe są też oczywiście bardzo istotne z perspektywy każdego. Ja też miałem tutaj brudkę taką na Marcina Tarocińskiego, już się jej pozbyłem, już się odmłodziłem. Zbliżając się pewnie do końca naszego dzisiejszego spotkania, panowie, chciałbym jeszcze ciebie, Radek, zapytać, czy to, jak trenujesz zimą, też jest zmienione w pewien sposób przez sztab szkoleniowy, czy cały czas dostawałeś może także z poziomu rundy jesiennej jakieś podpowiedzi od trenerów dotyczące twojego ustawiania się, twojego biegania, kwestii czysto technicznych, czy może to jest po prostu kwestia dyspozycji, kwestia twojego podejścia do treningu? Na ile na twój trening mają wpływ uwagi sztabu szkoleniowego Widzewa? No, na pewno gdzieś tych uwag troszkę dostaję i przyjmuję je do siebie, bo ja się cały czas uczę tej gry na wahadle i dla mnie to też jest jeszcze cały czas zagadka i pewnych rzeczy muszę się nauczyć. Gdzieś cały czas pytam Pawła Zielińskiego, jak on to widzi tej sytuacji, w danej sytuacji. No ale myślę, że nie zmieniłem jakoś podejścia, cały czas słucham i staram się rozwijać z treningu na trening. Daję siebie 100% i mam Marek. nadzieję, że to przyniesie efekt. Marek, do ciebie jeszcze pytanie dotyczące kwestii czysto boiskowych. W trakcie transmisji na YouTubie pojawiło się takie pytanie dotyczące twojego partnera w środku pola. Czy wolisz kogoś bardziej ofensywnie usposobionego, jak na przykład Julek Letniowski, czy może takiego zawodnika box to box z angielskiego? 50-50, tak został określony przez internautów Dominik Kun. Czy specyfika zawodnika, który jest z tobą w środku pola, ma jakieś wielkie znaczenie dla twojej pracy? Może tak. First of all, I think everything depends on coach decision, on formation, how he want to play in the game, and also he try to anticipate how the game will go, if we will be more offense or more defense, and after that I have no problem with what I said before. I think here are many players who knows football, understand football, feel football, and I like playing with Julek and Ikunik też. O tym, że Kunik też załapaliście jak najbardziej. Tak widzicie, Marek daje sobie radę z niektórymi tymi polskimi zwrotami. Oczywiście powiedział, że tutaj wiele zależy od decyzji trenera, od tego, co wymyśli Janusz Niedźwiedź. On jest w stanie, on, czyli oczywiście Marek, dostosować się do tych sytuacji boiskowych i Julek, i właśnie Kunik są po prostu dobrymi partnerami do gry. Marek, o literaturę pytanie. To jest dopiero niesamowite, kategoria literatura. Na Twitterze takie pytanie znalazłem. Czy masz ulubionych czeskich autorów? Wiem, że Czesi czytają najwięcej w Europie, a widziałem u ciebie na Instagramie książkę Źródło autorstwa Ayn Rand. Ja przykładowo lubię twórczość Hrabala. Czy ty faktycznie jesteś takim czytelnikiem jak statystyczny Czech? Yes, I like to read books. But now I have to read economic books because I finished my university. So overall, I don't like too much Czech writers. So I read more foreigner, and I like read about economy, about finance.
and now I need to school, so I read now this kind of the books. A jak właściwie idzie ci czytanie tych książek czysto naukowych dotyczących kwestii związanych z twoimi studiami, kwestii ekonomicznych? Trudna sztuka jest problem? Czytasz je w języku angielskim, czeskim? Może sięgnąłeś po coś po polsku? Po polsku nie, ale for sure I read Czech books, but for my work to the school I need to read also English books. And sometimes it's hard, I don't like, but sometimes it in real life, and I like that I do this school, and I think it helped me in the future. Marek powiedział, że no owszem, lubi czytać książki, ale ostatnio nie ma za dużo czasu na czytanie tego, co jakoś bardzo lubi, z uwagi na jego zobowiązania uniwersyteckie. Musi czytać książki dotyczące finansów, ekonomii, no i właśnie z nimi się mierzy. Zapytany też przeze mnie o to, czy to są łatwe pozycje, w jakim języku też po te książki ekonomiczne sięga. Powiedział, że to są głównie pozycje czeskie, angielskie, polskie raczej nie. Tak to zabrzmiało. No i oczywiście w trakcie swojej wypowiedzi też zauważył, że dobra, zapomniałem dokładnie, co w tym miejscu było i co też dokładnie chciałem powiedzieć, także nie przejmujcie się, musiałem to odtworzyć z pamięci, wszystko będziecie mogli sobie jeszcze na pewno przetłumaczyć. Na zakończenie zerknąłem sobie szybciutko na zegarek. Radek, mam do ciebie pytanie, kiedy drużyna Janusza Niedźwiedzia wróci do Łodzi, to będzie drużyna w pewien sposób odmieniona, czy raczej mamy się spodziewać dokładnie tego, co widzieliśmy na jesieni, co widzieliśmy na początku rozgrywek Fortuna pierwszej ligi w sezonie 2021-2022 i liczyć na kolejne zwycięstwa, niczym się nie przejmując? No, ja myślę, że my nie będziemy nic zmieniać i że będziemy dążyć cały czas do tego samego, czyli posiadanie piłki, wysoki pressing i będziemy tylko to udoskonalać, żeby to jeszcze lepiej działało. No i mam nadzieję, że to nam przyniesie odpowiednią liczbę zwycięstw. Tego się trzymamy, za to trzymamy mocno kciuki. Moimi gośćmi dzisiaj w tym specjalnym wydaniu naszego programu prosto zalani Marek Hanusek, Radosław Gołębiowski, zawodnicy pierwszej drużyny Łódzkiego Widzewa. Dziękuję serdecznie, panowie. Trzymajcie się ciepło, no i pamiętajcie o tej kąpieli w morzu. A ja sobie przypomniałem, co Marek mówił, że dużo czyta książek zagranicznych, bo nie ma tak wielu czeskich autorów. Tak, to był ten wątek, tym sympatycznym akcentem. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się ciepło, ja też wam pomacham. Dobrego wieczoru.